Ernst August Bremiker. Komentarz do drugiego listu do Tesaloniczan. W oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa. Wprowadzenie. Tak jak w przypadku pierwszego listu, który apostoł Paweł napisał do Tesaloniczan, centralnym tematem tego pisma jest przyjście Pana Jezusa. Głównym powodem napisania obu listów był brak pouczenia ich odbiorców. To właśnie ten brak chciał uzupełnić apostoł kierowany przez Ducha Świętego. Chociaż w obu przypadkach chodzi o przyjście Pana, warto zauważyć pewne różnice. W pierwszym liście apostoł przedstawia tę wzniosłą prawdę, że Pan Jezus, zanim w mocy i chwale powróci na tę ziemię, przyjdzie, aby zabrać do siebie wszystkich, którzy należą do Niego. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 13 do 18 wersetu. Pochwycenie żyjących, wierzących oraz tych, którzy zasnęli w Jezusie, gdy jest głównym tematem pierwszego listu. W drugim liście pochwycenie wspomniane jest tylko raz. Rozdział drugiego listu do Tesaloniczan, pierwszy werset. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia. Nie stanowi ono głównego tematu, ale mimo to jest istotne dla właściwego zrozumienia listu. Tutaj o wiele bardziej chodzi o przyjście Pana Jezusa na tę ziemię, aby ustanowić na niej swoje królestwo, nowe przymierze. To przyjście jest ściśle powiązane z Dniem Pańskim. Wierzący w Tesalonice byli jeszcze bardzo młodzi w wierze. W Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, od 1 do 9 wersetu, czytamy, że Paweł tylko przez krótki czas, około 3 tygodni, pozostał w tym mieście, po czym opuścił tamtejszych wierzących, aby przez Ateny udać się dalej do Koryntu. Porównaj bardziej szczegółowe wprowadzenie do pierwszego listu do Tesaloniczan. Niemniej jednak w chrześcijańskiej miłości braterskiej czuł się związany z Tesaloniczanami i troszczył się, pomimo ich dobrego stanu i przykładnego świadectwa, o ich duchowe powodzenie. Z jednej strony słyszał o nich wiele pozytywnych rzeczy, z czego bardzo się cieszył i czego nie ukrywał. Z drugiej strony istniały powody do zmartwień, ponieważ powstały wśród nich niejasności odnośnie pewnych kwestii związanych z chrześcijańską nauką. Świadczą o tym oba listy.